Opowieść o marnotrawnym synu zaczyna się w bardzo przyzwoity sposób. Bo każdy, kto ma bogatego ojca czy mamę, wie, że przypada mu część tego spadku. Jak jest dwóch braci, to wiadomo, że przypada każdemu po 50%. To mówią Amerykanie 50-50, pół na pół. Jakby moim ojcem był Bill Gates, też bym się cieszył, że mam duży spadek na mnie czekający i pewnie podobnie jak ten młodszy syn, poprosiłbym go o część tego spadku wcześniej, żebym nie musiał czekać na śmierć Billa Gatesa, mojego przebranego ojca, aż w końcu zacznę sobie żyć dobrze. Także marnotrawny syn nie zaczyna od czegoś, co jest skandalizujące czy grzeszne. Zaczyna od normalnej prośby. Daj to, co mi się i tak należy. Bo wiem, że tak czy inaczej w spadku i tak to dostanę. Nie jest to kradzież ani szantaż. Nic złego, nic gorszącego. Dopiero to, co z tymi pieniędzmi robi, co robi z tym spadkiem, może być grzeszne. Może, a nie musi. Ta piękna przypowieść o marnotrawnym synu, a właściwie o dwóch synach, uczy nas wielu rzeczy. Dzisiaj chciałbym skupić się z Państwem na tym, jak możemy uczyć się podchodzić do naszych potrzeb, do naszych chęci, do tego, na co mamy ochotę, czego pożądamy w naszym życiu. Młodszy i starszy syn z tej przypowieści dają nam dwa modele, dwa podejścia do ludzkich pożądań, do ludzkich chęci, do naszych potrzeb. Młodszy syn z jego pożądań, z jego chęci czyni bożka, idola. On idolizuje swoje żądze, swoje potrzeby, swoje chęci. One dla niego stają się celem samym w sobie. Natomiast starszy syn z chęci do zabawy, z chęci do rozrywki czyni demona. On demonizuje ludzkie żądze, potrzeby i chęci. Dla niego to jest coś strasznego, coś demonicznego. I on też wpada przez to w kłopoty. Takie podejście do życia, do ludzkich żądzy, do ludzkich potrzeb i chęci może być bardzo skrajne na dwa sposoby. Albo je idolizujemy, albo je demonizujemy. Albo stają się dla nas konkurencją Pana Boga i są celem samym w sobie, albo stają się czymś z piekła rodem, od czego musimy trzymać się z daleka. Żaden z tych synów nie wybiera właściwego, zdrowego podejścia do ludzkich potrzeb, do ludzkich chęci i żądz. Bo tak jak w tej przypowieści, spadek jest czymś, co pochodzi z rąk Ojca, nasze potrzeby, nasze żądze, nasze chęci, nasz głód pochodzi z rąk Boga Ojca. To, że chce nam się jeść, to, że chce nam się pić, czasami nawet piwa dobrego, to, że ludzie mają popęd seksualny, to, że mamy takie czy inne żądze, to wszystko pochodzi skąd? Od Pana Boga. To Bóg daje nam głód. To Bóg daje nam chęć do życia. To Bóg daje nam różne żądze i popędy. One nie są same w sobie ani czymś boskim, ani czymś demonicznym.
Nasze żądze, nasze chęci, nasze potrzeby są dane nam przez Boga. One są dobre, bo gdy Bóg nas stwarzał, to Bóg stworzył każdego i każdą z nas na swój obraz, na swoje podobieństwo. Nasze ludzkie potrzeby, nasze ludzkie żądze są Bożego autorstwa. Ale możemy z nimi zrobić to, co robią ci dwaj synowie. Możemy je idealizować, możemy stworzyć z nich bożków, albo możemy ich demonizować. Zdrowe podejście do życia, chrześcijańskie podejście do życia, podejście człowieka wiary to takie, w którym rozpoznajemy nasze potrzeby, w którym umiemy zauważyć, że tak, chce mi się pić, chce mi się jeść. Może raz na tydzień czy raz na miesiąc dobrze byłoby pójść do baru na piwo. Albo mam ochotę pójść do kasyna. Może raz czy kilka razy na rok pójdę do kasyna, nie wezmę więcej pieniędzy niż 30 czy 50 dolarów i się zabawię. Ale można też podejść do tego tak, że kasyno czy bar, czy rozwiązłość seksualna stanie się dla nas takim bożkiem, że nasze życie będzie kręciło się według naszych potrzeb, wokół naszych żądz, wokół naszych chęci. Z drugiej strony możemy być jak ten starszy syn. O broń, Panie Boże, piwo i alkohol to dzieło diabła i szatana. Ja nigdy nie będę w barze albo w kasynie. To nie do dobrych chrześcijanin tak nie może. Możemy też demonizować nasze chęci, nasze żądze, nasze potrzeby. A tak naprawdę ani jedno, ani drugie podejście nie jest podejściem właściwym. Podejściem zdrowym i chrześcijańskim jest rozpoznanie naszych potrzeb i zaspokojenie ich w Boży sposób. Bo to Bóg jest ich autorem. To Bóg daje nam żądze, potrzeby i chęci. I naszym obowiązkiem, naszym zdrowym obowiązkiem jest ich zaspokojenie w mądry sposób. W mądry, w uczciwy i w rozsądny sposób. Dzisiejsza Ewangelia powtarza cztery razy jedno zdanie. Bo był zgubiony, a odnalazł się. Mowa była o owieczce, która była zgubiona, a odnalazła się. O tej drachmie, o monecie, która była zgubiona, a odnalazła się. I o synu dwa razy jest to zdanie. Był zgubiony, a odnalazł się. Żyjemy w społeczeństwie, które zgubiło zdrowe podejście do ludzkich potrzeb, do ludzkich żądzy. Nasze społeczeństwo dzisiaj, zwłaszcza w krajach bogatych, ale także w Polsce, coraz częściej w Polsce albo robi z ludzkich żądzy bożków, albo demonizuje je. W Ameryce zwłaszcza żyjemy w takiej kulturze, kiedy to, co chcę, to mi się należy teraz i tutaj. Po angielsku się mówi instant gratification, czyli szybkie zaspokojenie naszych potrzeb. Od razu to, co chcę, muszę dostać. A ludzkie potrzeby nie muszą być zaspokojone tu i teraz, ale musimy je nazwać, musimy je rozpoznać, i również musimy je zaspokoić, ale w zdrowy i w Boży sposób. Obyśmy umieli odnaleźć zdrowy sposób zaspokajania naszych potrzeb, naszych chęci i naszych żądz.